Dziękuję. Dziękuję. W CD Action Game Studios od lat realizujemy jedną misję. Chcemy opowiadać historie, które Was zaangażują, wzruszą i rozbawią. Projektujemy doświadczenia, które rezonują z graczami na całym świecie. Tworzymy niezapomniane gry. Dzisiaj, w dniu, w którym międzynarodowa społeczność graczy zgromadziła się tutaj z nami, ale też przed ekranami, oglądając oficjalną transmisję, chcemy zaprezentować Wam kolejny rozdział serii uwielbionej przez dziesiątki milionów graczy. Wiemy, że na to czekaliście. PEGI 18. Dziękuję. Dziękuję. Tak, pracujemy nad wyczekiwaną gierką 6. To na razie był tylko taki mały przedsmak tego, co dla Was szykujemy. Więcej pokażemy w przyszłości. Strasznie się ostatnio zdziwiłem, kiedy zdałem sobie sprawę, że minęły 3 lata od zapowiedzi szóstych Elder Scrollsów. Pandemia niewątpliwie trochę zachwiała mi percepcję czasu, ale nie bez znaczenia jest tu fakt, jak niewiele ciągle wiemy o nadchodzącej grze Bethesdy. Właściwie tyle samo, ile wiedzieliśmy w 2018 roku, że powstaje. No i po co to było? Po co nam zawracać głowę ogłoszeniem, które tak naprawdę wcale niczego nie ogłasza? Ja jestem świadomy memów z Toddem Howardem, okej? Wiem, że Skyrim przeżył już 2 generacje konsol i nie oszukujmy się, pewnie trafi też na obecną, ale nikt nie spodziewa się chyba, że na tym koniec. Czy ktokolwiek był zaskoczony, kiedy zobaczył nazwę The Elder Scrolls 6? Czy ktoś siedział przed komputerem, oglądając konferencję Bethesdy, na widok teasera wypluł Doritosa i powiedział: a niech mnie kule biją, ci szaleńcy robią sequel jednego z najpopularniejszych RPGów wszechczasów. Ja w takiego Skyrima grałem na 4 różnych platformach i nie wiem jak wam, ale mnie jest trochę przykro widzieć, jak tak ważna zapowiedź zostaje w pewnym sensie zmarnowana. Jak pierwsza wzmianka o następcy gry na pewno nie idealna. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. Ale tak istotnej dla wielu z nas jest wykorzystywana jako zapchaj dziura na konferencji. I to tylko dlatego, że ludzie mają wobec tego typu wydarzeń wygórowane oczekiwania. I jeśli duży wydawca nie zapowie podczas swojego eventu co najmniej 5 dużych gier, to znaczy, że się opiernicza. Jako gracze nie lubimy tego przed sobą przyznawać, ale to my jesteśmy winni wielu z tych procederów, na które tak narzekamy. To znaczy, oczywiście, nie ty, tylko ci inni gracze. Gdyby nie preorderowali w ciemno dużych gier, te nie ukazywałyby się niedokończone. Gdyby nie kupowali DLC, to wszystkie dodatki do Simsów 4 nie kosztowałyby 2000 zł. Na promocji. I gdyby nie wymagali od wydawców, żeby po każdej konferencji na E3 trzeba było zmieniać bieliznę, nie dostawalibyśmy takich plaskaczy jak zapowiedź The Outer Worlds 2. Obiecuję, nie będę się pastwić tylko nad Microsoftem, ale naprawdę musimy porozmawiać o tym koszmarku. Jeżeli ktoś przegapił, to już wyjaśniam. Podczas targów E3, które odbyły się w czerwcu, w trakcie konferencji Xboxa pokazano trailer nowej gry Obsidianu. Cały zwiastun był utrzymany w prześmiewczym tonie. Patrzcie, pokazujemy wam rzeczy, które nie mają nic wspólnego z grą. Mówimy wam wprost, że prace tak naprawdę jeszcze się na dobre nie zaczęły. But only the silhouette, because the developers haven't finished the design. Drogie osoby, które zatwierdziły ten pomysł. Jak ktoś napluje wam do jajecznicy, a następnie pokaże na tę jajecznicę palcem i powie, że to taki dowcip i nie powinniście traktować tego przykrego incydentu poważnie, to nie sprawi, że zawartość śliny w waszej jajecznicy będzie mniejsza. Może się uśmiejecie, może nie, ale fakty są takie, że macie naharane do jajecznicy i musicie z tym jakoś żyć. Tak jak my, teraz musimy żyć z tym, że wiemy o The Outer Worlds 2 i zaczęliśmy czekać, chociaż gra może się nie ukazać choćby i przez następne 5 lat, bo współcześnie gry potrafią tyle powstawać i to już nikogo nie dziwi. A przecież tak naprawdę wszyscy podskórnie mieli świadomość, że w swoim czasie taki sequel się ukaże. Jedynka została pozytywnie odebrana przez graczy i recenzentów, sprzedała się powyżej oczekiwań i pozostawiła lekki niedosyt, taki w sam raz, żeby zaspokoiła go kontynuacja. Takie zapowiedzi, które ograniczają się do pokazania tytułu gry albo nawet tylko roboczego tytułu gry, służą tylko temu, żeby sprawić wrażenie, że wokół wydawcy dzieje się więcej niż dzieje się naprawdę. Jeżeli The Elder Scrolls 6 po 3 latach od zapowiedzi nadal jest w fazie projektowania, to pewnie oznacza, że wyjdzie z tej fazy dopiero po premierze Starfielda, jak cała Bethesda przestanie nad nim pracować. A Starfield i to, czy premiera rzeczywiście odbędzie się 11 listopada przyszłego roku, to jest w ogóle już temat na osobny film. Ale przyjmuję zakłady w komentarzach. I przecież w większości przypadków wcale nie jest tak, że
taka zapowiedź coś rzeczywiście zmienia w relacji wydawca-odbiorca, że jakoś zobowiązuje kogokolwiek do wydania czegokolwiek. Gry są przecież ubijane na tak różnych etapach produkcji, że wydarzyć się może wszystko. Oglądaliśmy już konkretną rozgrywkę ze Scalebounda, który ostatecznie się nie ukazał. Ale dobra, miałem już nie narzekać na Microsoft, więc teraz uwieszę się na Nintendo. To naprawdę super, że powstaje Metroid Prime 4, kontynuacja jednej z najbardziej uznanych serii konsolowych strzelanek. Ale wiemy o tej nieszczęsnej czwórce od 2017 roku i jedyne co dostaliśmy to logo oraz informację, że wyrzucono grę do kosza i zaczęto ją robić od nowa. Podobnym falstartem, który, nie oszukujmy się, miał na celu tylko napędzenie sprzedaży Switcha, była zapowiedź Bayonety 3. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że jakieś półtora roku po tej zapowiedzi istotna część zespołu odpowiedzialnego za produkcję gry, w tym reżyser, odeszła z Platinum Games. Ale za każdym razem, kiedy ktoś pyta Hidekiego Kamiję, twórcę Bayonety, jak tam idzie praca nad trójką, dostaje odpowiedź, że powolutku, wszystko w porządku, cierpliwości. No bo w sumie co innego ma powiedzieć. Za szybko zapowiedzieli grę i teraz muszą sobie z tym jakoś poradzić. Nintendo w ogóle jest w tej kwestii pełne sprzeczności. Z jednej strony lubią sobie znienacka zapowiedzieć grę, kiedy jest już właściwie gotowa. Patrz, najnowsze Paper Mario. I raczej mają w zwyczaju ogłaszać swoje produkcje, kiedy już faktycznie są produkcjami, a nie tylko koncepcjami, które mogą pójść w milion różnych stron. Z drugiej strony, ze względu na marketing, lubią zrobić dokładnie odwrotnie. Splatoon 3, które zapowiedziano w lutym tego roku, trochę próbując nas nabrać, że oglądamy gameplay, ponoć jeszcze w zasadzie nie istnieje, ale trzeba dać ludziom powód, żeby kupowali Switcha, bo 4000 gier już wydanych nie wystarczą, trzeba wydać jeszcze 3, to przekona nieprzekonanych. Swoją drogą, skoro już w jednym z poprzednich materiałów podszczypnąłem trochę twórcę Mario, mówiąc, że nie można mu wierzyć, to przypomnę jeszcze, jak 6 lat temu powiedział, że Pikmin 4 już jest na ukończeniu. No i co, Miyamoto? Gdzie moje Pikminy? Na wszelkich listach najgorszych zapowiedzi gier roi się od przykładów, w których problemem są same gry, a nie ich zapowiedzi. Nie dało się przecież dobrze zapowiedzieć Fallouta 76. Nie dało się zaprezentować gry tak, żeby ludzie zareagowali: o tak, Fallout bez dialogów to jest dokładnie to, czego oczekuję od serii, którą pokochałem między innymi za dialogi. Jak zapowiedzą GTA 5 na PlayStation 6 i Xboxa Cosinus 60, to nie będzie miał znaczenia styl, w jakim ten port ogłoszą. Bo wkurzający będzie już sam fakt, że w 2026 roku nadal zaprasza się nas na przejażdżkę do Los Santos, które na tym etapie znamy już lepiej niż własne miasto. Niemniej, w przypadku takiego Diablo Immortal, chociaż mowa o mobilce, co dla większości graczy pecetowo-konsolowych samo w sobie jest problemem, słynna zapowiedź, jedna z najgłośniejszych w top ostatnich lat, na pewno nie pomogła samej grze. O tym, że nie warto się do niej źle nastawiać, możecie się dowiedzieć z tego filmu. Ale zupełnie nie dziwię się nikomu, kto zareagował negatywnie, nawet jeśli niektóre reakcje były mocno przesadzone. Bo Blizzard kompletnie nie wyczuł klimatu. Cała ta afera była tym dziwniejsza, że mowa o firmie, która tak podstawowe potencjalne fuck-upy powinna już mieć dawno za sobą. Pamiętam, że z takiego oderwania od rzeczywistości, takiej nieporadnej tendencji wydawców do przenoszenia klasycznych serii w nieodpowiednim momencie na platformy mobilne, śmiałem się na CDAction.pl już 7 lat temu. A tutaj proszę, jest 2018 rok, ludzie są spragnieni nowego, tradycyjnego Diablo, od lat słyszy się różne plotki o czwórce, emocje sięgają zenitu, jest blisko, więc wszyscy oczywiście mają niezdrowo wysokie oczekiwania, a dostają zapowiedź mobilki. Ta sytuacja kojarzy mi się jeszcze z jedną katastrofą. W 2014 roku na konferencji PlayStation Experience na scenę wchodzi Shinji Hashimoto, prawdziwa szycha ze Square Enix, za nim logo Final Fantasy VII. Ludzie, a w szczególności ci ludzie, którzy stoją na widowni PlayStation Experience, pamiętają, jakiego smaka Square narobiło wszystkim, kiedy podczas prezentacji PS3 w 2005 roku pokazano tech demo siódemki, które ostatecznie nie przerodziło się w żadną faktyczną grę. Ludzie czekają od kilkunastu lat, proszą o ten nieszczęsny remake. Square nie zrobiłoby im tego drugi raz, prawda? Prawda, jest jeszcze gorzej. Hashimoto dosłownie wyszedł na scenę, żeby zapowiedzieć, że na PS4 będzie można pograć w starego Finala. Tę samą, lekko ulepszoną wersję, która trafiła na Steama. Nieźle, co? I do dzisiaj w sumie nie wiadomo, czy już wtedy wiedział, że rok później Square zaserwuje fanom taką prawdziwą bombę? Czy ta bomba była bezpośrednią reakcją na powszechne rozczarowanie graczy? Fakty są jednak takie, że dzięki tej samej firmie możemy płynnie przejść do tej przyjemniejszej części filmu. Jak zapowiadać gry. Oczywiście sposobów na to, jak skutecznie zapowiedzieć grę, to znaczy sprawić, że ludzie podjarają się nią już po pierwszym kontakcie, są tysiące. Bardzo wiele zależy od tego, czy mowa o kontynuacji, czy o nowej grze uznanego studia, czy o coś zupełnie nowego, tworzonego przez kogoś, kogo nie zna nikt. To temat rzeka, którego nie da się omówić w takim filmiku, a już na pewno nie powinienem się za to zabierać ja. Przydałaby się tu raczej jakaś książka jakiegoś człowieka,
który już gry zapowiadał. Skoro jednak zacząłem temat siódmego Finala, to przykłady świetnych zapowiedzi zacznę właśnie od Final Fantasy VII Remake. Nie dlatego, że ogłoszono grę na odpowiednim etapie produkcji, bo nie, zrobiono to zdecydowanie za wcześnie. I dokładnie z tego powodu to taki ciekawy przykład. Grę ogłoszono po raz pierwszy na E3 2015, genialnym teaserem. No właśnie, teaserem, bez sekundy rozgrywki, ale skonstruowanym tak, jak skonstruowany być powinien. Z myślą o fanach pierwowzoru. Im bardziej ktoś znał starą siódemkę na pamięć, tym szybciej orientował się, co właśnie ogląda. Najpierw tu i ówdzie znaki z napisami nawiązującymi do świata gry, potem zjeżdżalnia, dziecko bawiące się mieczem o charakterystycznym kształcie, znajome nazwiska, brzmienia, kolory i w zasadzie do samego końca nie pokazano niczego, co wprost mówiłoby Final Fantasy VII. Clouda i Barretta, bohaterów gry, widzimy tylko tyłem, a na sam koniec nie pojawia się nawet nazwa gry, tylko sam kształt z logosa i słowo Remake. Chociaż, jak wiemy dzisiaj, zapowiedź ta pojawiła się trochę za szybko, a pomiędzy samym ogłoszeniem a premierą trzeba było wymienić studio na inne, bo efekty nie były zadowalające. Były jak dobre gadżety z gier, które nie wrzeszczą na ciebie nazwą, tylko w subtelny sposób nawiązują tak, żeby puścić oko tylko do fanów. Rozpoznałeś ten miecz? Kto ma wiedzieć, ten wie. Nie upierałbym się też, że każda gra zapowiedziana zbyt wcześnie to gra zapowiedziana źle. Już wcześniej wspominałem, że gry potrafią po prostu długo powstawać i wynika to z mnóstwa różnych rzeczy. Za jedną z najlepszych zapowiedzi ostatnich lat należy chociażby uznać Witchfire, czyli nadchodzącą grę Adriana Chmielarza. Pierwszy teaser trwa tylko minutę, ale to małe arcydzieło. Mówi nam kolejno, że to gra twórców Zaginięcia Ethana Cartera, czyli będzie ładnie i klimatycznie, ale też Painkillera i Bulletstorma, więc będzie piw-paf i badabum. I w sumie nie ma żadnego znaczenia, że czekamy na to od 2017 roku. Wiemy, czym gra będzie i jak będzie wyglądać, i nastroje z nią związane są zupełnie inne, niż gdyby na przykład pokazano tylko nazwę. No bo właśnie. Obecność gameplayu w pierwszej zapowiedzi naprawdę robi różnicę. Upewnia nas, czasem niestety zupełnie bezpodstawnie, że prace nad grą idą gładko, a my możemy być spokojni o jej przyszłość. O tym, że i rozgrywka może zostać opublikowana zbyt szybko, na zbyt wczesnym etapie, może rozwodzić się nie będę, bo nie mamy kolejnej godziny na najciekawsze przykłady z ostatnich kilku lat. Podsumowanie filmu powinienem zacząć od jakiegoś banału, więc proszę bardzo, nie jest łatwo zapowiedzieć grę. Ale wydaje mi się, że z tych wszystkich przykładów, które tutaj dzisiaj poruszyłem, płynie jeszcze jedna, może trochę bardziej ukryta, ale najważniejsza lekcja. To, czy zapowiedź gry jest udana, czy nie, ma drugorzędne znaczenie wobec jakości samej gry. Ostateczna jakość produkcji jest najważniejsza. Można zawalić i zapowiedź, i premierę gry. Patrz, Fallout 76 i No Man's Sky. Ale dobrymi decyzjami i ciężką pracą obrócić bieg wydarzeń na swoją korzyść. Można zapowiedzieć grę zdecydowanie za wcześnie, jak Final Fantasy VII Remake, albo The Last Guardian, który powstawało 9 lat. Ale ostatecznie dowieść grę, która dosłownie rozkocha w sobie ludzi. Chcę wierzyć, i w sumie chyba wierzę, że kiedy Metroid Prime 4 i The Elder Scrolls 6 w końcu się ukażą, będą tak dobre, że wszyscy momentalnie zapomną o tym, jak długo musieli na nie czekać. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko, ale jeżeli chcecie więcej, to jak zawsze zachęcam do czytania magazynu CD Action. Można go sobie kupić przez internet, nie trzeba wychodzić z domu. Polecam taki styl życia. To na razie.